Witajcie w pierwszym odcinku pierwszego dnia nowej wyprawy życia. Z moim szwagrem Andrzejem dzisiaj szukamy jakiegoś fajnego miejsca do noclegu i chyba znaleźliśmy. Wieża, którą widzicie, ma 32 metry wysokości i wystaje oczywiście ponad korony drzew, tak żeby można było obserwować okoliczne lasy i badać, czy się nigdzie nic nie pali. O ja pitole. Klucz do wieży. Dwa w jednym. To służy do odblokowania zabezpieczenia na zamek. A tu jest klasyczny klucz. Do tego rygla. Trzeba wyczaić i otworzyć. Jest to jedna z wież obserwacyjnych przeciwpożarowych. O Jezu, ale mi się w głowie zakręciło. Ja już myślałem, że doszedłem, a tu nawet połowy nie ma. Wieża, którą widzicie, ma 32 metry wysokości i wystaje oczywiście ponad korony drzew, tak żeby można było obserwować okoliczne lasy i badać, czy się nigdzie nic nie pali. Ile jeszcze? Ale mam błędnik, jak mi się w głowie zakręciło. Ale karuzela. Fajne miejsce. Szwagier, to będzie fajny nocleg. Szybciej, bo słońce zachodzi. Nie mam siły. Ciężko. Ej, pożar znalazłem! Kurna, znalazłem pożar! Tam! Chyba, że to stado bawołów. Ale skąd bawoły tutaj w lesie? To jest kolimator połączony z kompasem cyfrowym. Wieżowy, widząc dym, namierza kąt. Jak się to włączy, to jest kolimator, bardzo prosty przyrząd. Podświetlany tam czerwony punkt. Nakierowuje na dym ognia, znaczy na dym, tu pokazuje mu kąt. Współpraca z drugą wieżą, on wtedy prosi o namiar tego samego, że tej samej rzeczy z drugiej strony i punkt przecięcia się namiarów kątowych, odwzorowany na mapie, pokazuje miejsce przypuszczalnego pożaru. Ale jestem zaskoczony, wieża jest z betonu, a rusza się jak można rozbujać betonową wieżę. Ten przyrząd to jest coś podobnego, tylko że manualne, czyli próba namierzania kątów. Też bardzo prosty przyrządy celownicze, odwzorowanie kątu. To było o wiele mniej dokładne, ale posługiwał się wieżowy też jeszcze czymś takim, czyli metodą sznureczkową, wziętą z wojska, bo to wojsko stosowało nieraz. Właśnie na miarę z wież nastawiało się na konkretne kąty i punkt przecięcia pokazywał, gdzie może się palić. Jeżeli wierzył, on miał dokładnie wiedział, która wieża jest która. Nie? I tutaj ma namiary. Miejscową legendą, postacią historyczną już nawet teraz, bo niedawno zmarłą, jest pan Edward Wilczyński, wieloletni wieżowy. No to będzie dobry 30 parę lat, jak on tutaj siedział, jeszcze na wieży drewnianej. To były żołnierz, były oficer Wojska Polskiego, który po rozformowaniu jednostki poszedł na emeryturę i zajął się między innymi obserwacją. Chyba był artylerzystą z wykształcenia i miał, jak on to mówił, wykształconą głębię, że widział nie tylko kierunek, ale też widział głębię, czyli niejednokrotnie kierował nas na
tam, gdzie było ostatnio, albo ten i ten oddział bezpośrednio, nie posługując się konkretnie przyrządami. Przy dalszej odległości posługiwał się, ale tutaj w okolicy 5-6 km to praktycznie było tak, jedź tam. Jeździłem niekoniecznie do pożaru, ktoś wapno siał na polu, podniósł się biały dym, trzeba było sprawdzić. Kończy się pewna era. Ludzi zastąpi elektronika, optyka, więc ostatni gasi światło. Kończymy z obserwacjami na wieży. Bardzo sympatyczna wieża, polubiłem ją.